Dzięki funduszom europejskim Polska zyskała wielkie inwestycje oraz impuls dla rozwoju firm. A ty? Rozejrzyj się. To dla dzieci i młodzieży. To dla twojego zdrowia. To dla twojej wygody. Czystego środowiska. Kultury i rozrywki. Efekty unijnych dotacji są bliżej niż myślisz. Na Dni Otwarte Funduszy Europejskich zapraszamy do internetu. Czeka mnóstwo atrakcji i konkursy z nagrodami. Sprawdź! Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Dorota Maciejewska, witam serdecznie w naszym przeglądzie wydarzeń. Dziś pokażemy Państwu remonty dróg i chodników w powiecie sieradzkim, event Siła Pomagania, turniej tenisa o Puchar Prezydenta Sieradza, Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej, Sieradzki Wrzesień, Sieradz podczas okupacji. Od kilku dni na odcinku ulicy Krakowskiej Przedmieście w Sieradzu mieszkańcy mogli zauważyć trwające prace przy powierzchniowym utwaleniu nawierzchni. Remontowany jest także chodnik na ulicy Piłsudskiego. Prowadzone są również inne przedsięwzięcia drogowe na terenie powiatu, które przedstawił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Piątek. Panie dyrektorze, Powiatowy Zarząd Dróg podjął się remontu ulicy Krakowskiej Przedmieście. Jak długo potrwają tutaj prace? Te prace tak naprawdę zostały wykonane w sobotę. Mamy do czynienia tutaj z powierzchniowym utrwaleniem drogi, czyli tak naprawdę nie jakimś kompleksowym remontem, ale wzmocnieniem nawierzchni, ponieważ kierowcy, czy użytkownicy tej drogi, którzy przyjrzeli się tej nawierzchni, która tu była, ona bardzo nam spękała. To były tak zwane spękania siatkowe, związane z tym, że podłoże niestety nie jest tutaj za ciekawe, jeśli chodzi o tą drogę. No i te spękania z czasem się powiększały, co spowodowałoby za jakiś czas, że powstawałyby ubytki. No jednym słowem, ta jezdnia zaczyna brzydko wyglądać. W związku z tym postanowiliśmy zrobić taki zabieg, jak robimy na bardzo dużej części naszej sieci drogowej, szczególnie poza miejskich odcinkach, ale one na pewno działają, bo z naszego doświadczenia to widać, to jest zamknięcie powierzchniowym utrwaleniem, czyli jednym słowem, ta stara nawierzchnia została najpierw zamieciona, później spryskana emulsją asfaltową i to zostało przykryte grysami, przywałowane odpowiednio i teraz pod ruchem, że tak powiem, to jeszcze wszystko ładnie się doklinowywuje. Spowoduje to, że tak naprawdę nawierzchnia jest szczelna na wierzchu i w te szczeliny, które powstały w starej nawierzchni, woda jednym słowem zimą czy latem nie będzie wchodzić, nie będzie sytuacji rozmarzania i niszczenia nawierzchni. Jednym słowem zatrzymaliśmy degradację na jakiś czas tej nawierzchni, która tu była, a ponieważ nawierzchnia była w miarę równa, w związku z tym myślę, że to był moment na to, żeby ją jeszcze uratować, żeby mogła przez jakiś czas jeszcze służyć. Poprzez jazdę ruch samochodów, ten gryz wchodzi jakby w te wolne szczeliny i dokładnie to dogęszcza. Cały chodnik, cała nawierzchnia zostanie zamieciona z tego gryzu, który normalnie w normalnych warunkach spada, ten, który
który nie ma możliwości się przykleić. No i po tym zabiegu zamiatania już tak naprawdę droga, jeszcze zostanie tylko pomalowanie, odnowienie malowania poziomego i potem już drogę mamy uszczelnioną na kilka lat do przodu. Będzie remontowany kolejny odcinek tej ulicy. Mamy odcinek na Krakowskiego Przedmieścia, tak naprawdę od ulicy Targowej do ulicy Polnej, gdzie ta nawierzchnia już zupełnie straciła swoją niweletę. Jest tam bardzo nierówno, bardzo dużo ubytków, no niefajnie. W związku z tym w tej chwili szukamy środków i już jesteśmy zdecydowani to, że jeszcze w tym roku zrobimy wymianę nawierzchni na tym odcinku, czyli jednym słowem zafrezujemy to, co jest tam, resztę, co zostało tak naprawdę z tej nawierzchni i ułożymy ten dywanik asfaltowy od nowa. Więc tak naprawdę ten odcinek łącznie z tam krótkim odcinkiem chodnika na skrzyżowaniu między Targowej z Krakowskim Przedmieściu również ulegnie przebudowie i myślę, że wtedy już cała ta droga w miarę rozsądnie będzie można i bez problemów przejechać. Gdzie jeszcze Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi remonty na drogach i chodnikach? Robimy również przebudowę, jak Państwo widzą, odcinka chodnika ulicy Piłsudskiego. Przez kilka lat ostatnich systematycznie doszliśmy do tego, że ta ulica już zupełnie inaczej wygląda niż wyglądała jeszcze kilkanaście lat temu. Powiat to jest 11 gmin, w których rzeczywiście tych kilometrów dróg w postaci 627 jest bardzo dużo i dlatego tutaj tych inwestycji jest prowadzone dosyć dużo na terenie całego powiatu. Szczególnie te, które są związane z przebudową kompleksową, to w tej chwili między innymi odcinek w gminie Burzenin od Niechmirowa do granicy powiatu, gdzie łączymy się już z powiatem wieluńskim. To jest droga realizowana z Funduszu Dróg Samorządowych przy współpracy również gminy Burzenin. To jest dosyć duża inwestycja. Za chwilę, ponieważ już jest podpisana umowa, również rozpoczynamy remont mostów miejscowości Chojne. Tam będzie ten most tak naprawdę rozebrany i postawiony zupełnie od nowa, więc też duża inwestycja połączona z prawie kilometrowym odcinkiem wymiany nawierzchni również w miejscowości Chojne, w związku z tym też fajna dosyć inwestycja. Z mniejszych rzeczy również przebudowy chodników, choćby Warta, ulica Kościuszki, w tej chwili trwa remont. Na ukończeniu jest przebudowa chodnika w miejscowości Cielce, koło szkoły, też bardzo, bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie rzeczywiście teraz połączenie z przystankiem autobusowym będzie zapewnione i bezpieczeństwo przede wszystkim dzieciaków. No i przede wszystkim remonty bieżące, które prowadzimy naszym obwodem drogowym, tak naprawdę oparte tylko na własnych siłach i mimo tego skromnego budżetu, który mamy, jakoś te 627 km utrzymujemy tak, że myślę, że kierowcy w tej chwili nie mogą aż tak strasznie narzekać. Zmieniła się także organizacja ruchu na ulicach Nęckiego i Bazylika. Tak, tutaj taki ukłon troszeczkę w stronę nauki jazdy, Elek, bo jedynym skrzyżowaniem w mieście takim, na którym mogły ćwiczyć sobie Elki, skrzyżowanie równorzędne, które jest jednym z elementów egzaminu, z tego co wiem, było skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z Warcką. Wiadomo, trudne skrzyżowanie, przebudowane w ramach rewitalizacji, kostka granitowa, trudne skrzyżowanie. Natomiast na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu, również z udziałem dyrektora WORD-u, zastanawialiśmy się, gdzie by można było jeszcze takie skrzyżowanie zrobić, żeby można było tak naprawdę rozłożyć ten ruch Helek. No i tutaj bardzo fajnym skrzyżowaniem okazało się skrzyżowanie Nęckiego Bazylika z Siemianowicza. Więc to skrzyżowanie było bardzo, bardzo dobre do tego, żeby urządzić tam ruch równorzędny i w związku z tym tam teraz tak samo nauki jazdy, jak i również egzaminy mogą się odbywać. I myślę, że to spowoduje, że te skrzyżowania dwa będą, ani jedno, ani drugie nie będzie zbyt obciążone ruchem. Odnowili Państwo również tutaj ogrodzenie kapliczki przy ulicy Krakowskiej Przedmieście. Była tu kolizja, samochód uderzył w róg ogrodzenia tej kapliczki. No było ono zniszczone jednym słowem, a ponieważ nie ma jakby organizacji, czy też kogoś, kto by rzeczywiście tutaj mógł to naprawić. W związku z tym podjęliśmy się, ponieważ wiadomo, jest to obiekt ważny dla Sieradza, szczególnie dla ludzi w tym miejscu. No i postanowiliśmy najpierw powalczyć o odszkodowanie z ubezpieczycielem swoim, a później o samo odnowienie. Już rzeczywiście wykonawca jest w trakcie realizacji. Widzę, że ładnie odtworzył już samo ogrodzenie i jest fundamentem, więc myślę, że tą kapliczkę przywrócimy do takiego stanu, jak była wcześniej. Fundacja Pomaga Nie Jest Fajne stworzyła możliwość spotkania dzieci i młodzieży z utytułowanymi sportowcami. Wydarzenie połączone było z aktywnością na siłowni. Atleci starali się zarazić młodych ludzi pasją do uprawiania sportu. Mamy nadzieję, że udział w tym wydarzeniu pozytywnie zaowocuje w przyszłości. Fundacja Pomaga Nie Jest Fajne na czele z panią Moniką Pronin-Ślubowską zorganizowała kolejną edycję eventu Siła Pomagania. Podopieczni z zakładów poprawczych oraz dzieci wspierane przez fundację miały okazję spotkać się ze sportowcami na co dzień trenującymi na siłowni i kulturystami. Wśród nich byli m.in. mistrzowie Polski, Europy i świata oraz trenerzy. Jest to event pod tytułem Siła Pomagania. Łączymy siły po to, żeby pomóc dzieciakom, chłopcom z domów poprawczych. Wydaje mi się, że taki jeden impuls, jedno zdanie potrafi zmienić czyjeś życie.
i warto właśnie pokazywać ten dobry wzorzec, żeby dzieci miały wybór tej lepszej drogi. Mamy wielu wyjątkowych sportowców, takich jak Kasia Staśkowska, która jest miss bikini sylwetkowego, czyli bardzo duże ma pojęcie o tym, jak ćwiczyć, żeby te efekty były faktyczne. Piotr Głuchowski, który jest kulturystą, również wyjątkowo doświadczony sportowiec. Hovhannes Jazjahian, który jest wielokrotnym mistrzem i świata i Europy w trójboju siłowym. No i Dominik Chmiel, który będzie nas uczył, chłopaków będzie uczył, jak się odnaleźć w sportach walki. Może to będzie to właśnie ta droga, będzie nas uczył grapplingu. Życie bez marzenia to nic nie jest ważne. Ja jestem, na pewno wiem, że każdy z was tutaj ma jakieś tam marzenie. I każdy z was ma jakiś, jak nie ma cel, to proszę przed sobą stawić jakiś tam cel i dążyć, żeby osiągnąć ten cel. I tego wam życzę, żeby wasze życie też było takie jak moje, bo ja nic nie żałuję. Po raz pierwszy miejscem spotkania było Body Center Łask. To jest pokazanie tym młodym ludziom nowego sposobu na życie, zachęcenie do tego, pokazanie, że siłownia to jest coś nowego, coś fajnego, coś, co daje pozytywną energię. To jest wyciągnięcie do nich ręki i potem, biorąc przykład, mogą tą rękę wyciągnąć do kogoś innego. Uważam, że takie eventy są nawet bardzo potrzebne, ze względu na to, że należy uświadamiać ludziom, że ci ludzie, którzy zboczyli z pewnej drogi, to nie są tak naprawdę złymi ludźmi, tylko dali się porwać jakiejś chwilą emocji i dlatego na tą drogę zeszli, co nie znaczy, że oni nie mają szans przejść na tą drogę właściwą. Tak? Mam nadzieję, że moja osoba również będzie w tym pomagać i uświadamiać i jednej stronie, i drugiej stronie, że to nie są osoby skazane na porażkę, to są osoby, które raz czy ileś tam razy w życiu ponieśli w czymś klęskę, to nie znaczy, że już są przegranymi osobami, tak? Dajmy tym osobom szansę, a na pewno one się nam odwdzięczą. Katarzyna Staśkowska, która ma na swoim koncie wiele sukcesów i złotych medali, poprowadziła całe spotkanie i instruowała uczestników podczas wykonywania ćwiczeń. Ja myślę, że pomaganie to jest bardzo fajna rzecz i warto pomagać po prostu. Dobro zawsze do nas wraca w jakimś stopniu. Jak najwięcej takich inicjatyw powinno być, powinniśmy się otwierać na krzywdę innych osób i pomagać tym, którzy naprawdę potrzebują wsparcia. Pokazujemy im, jak można realizować swoje marzenia, że nie trzeba do tego wielkich pieniędzy i wystarczy wsparcie fajnych osób. Na spotkanie przybyła m.in. grupa z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie. Wychowankowie przebywają u nas w Zakładzie Poprawczym od dłuższego czasu, mają możliwość wyjazdu poza miejsce naszego zakładu. Mogą się zintegrować z innymi ludźmi na takiej pięknej siłowni, mogą poćwiczyć ze znanymi sportowcami zaproszonymi tutaj na ten event. Ja uważam, że to właśnie powinien być wzór do naśladowania. Sport to jest najlepsza forma resocjalizacji. Tak jest moje prywatne zdanie i nie tylko moje, i wielu kolegów, którzy pracują w takich placówkach jak ja. Sport kształtuje charakter i na pewno to jest taka dobra motywacja dla chłopaków, że mogą tutaj przyjechać, poznać sportowców, no i oczywiście brać udział w tym evencie, no i może się uda, że pójdą tą drogą sportową i zmienią swoje życie. Młodzi ludzie podczas eventu wzięli udział w zawodach. Każdy otrzymał upominek, a najlepsi medale. Tego typu przedsięwzięcia pozwalają na naśladowanie dobrych przykładów i postaw oraz czerpanie wzorców od sportowców. Dla młodzieży to wspaniała lekcja, inspiracja i motywacja. Kortami sieradzkiego Mosiru w miniony weekend zawładnęli po raz kolejny tenisiści z regionu. Rozegrano otwarte mistrzostwa Sieradza o puchar prezydenta miasta. Dobra zabawa i pozytywne emocje przez dwa dni towarzyszyły sportowcom. Na kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się otwarte mistrzostwa Sieradza o puchar prezydenta miasta. Amatorzy tenisa rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych – Open oraz 45+. Rozegrano także turniej w grze podwójnej, czyli w deblu. Panie dyrektorze, po raz kolejny sieradcy tenisiści spotykają się na kortach w swoich zmaganiach. Tak, dzisiaj mamy turniej o mistrzostwo, o puchar prezydenta miasta Sieradza. Turniej odbywa się na sieradzkich kortach. Jest to najstarsza tenisowa impreza w mieście. Odbywa się nieprzerwalnie od ponad 30 lat. Troszeczkę frekwencja nam nie dopisała, ale to nie ze względu na pogodę, czy może nawet na sytuację, która panuje w kraju, ale chociażby dlatego, że wszystkie turnieje zostały przesunięte. Nic się nie działo w kraju w maju.
w czerwcu, w lipcu. Wszystkie turnieje odbywają się w Polsce w zasadzie w sierpniu i we wrześniu. W okolicy mamy kilka turniejów, więc część zawodników rozjechała się do innych miast. Do nas przyjechało 11 zawodników. Gramy w kategoriach 45+, w kategorii Open i o godzinie 14 będą zapisy do gier podwójnych. Jak ocenia Pan formę uczestników? Myślę, że forma rośnie, aczkolwiek w tym roku nie było grania w okresach wiosennych, więc ta forma troszeczkę jest inna niż w zeszłym roku, ale myślę, że z turnieju na turniej będzie coraz wyższa. Miejmy nadzieję, że kolejny raz podczas kolejnych zmagań pogoda dopisze, tak jak dzisiaj. Tak, mam taką nadzieję. Dzisiaj staramy się rozegrać jak najwięcej spotkań, ponieważ ta pogoda w godzinach popołudniowych ma się troszeczkę załamać, ale wiemy, że jutro znowu wyjdzie słońce i na pewno ten turniej się skończy o czasie. Skąd Pan dzisiaj przyjechał? Ze Skarżyska Kamiennej. Jak forma? No zobaczymy, sprawdzimy to dzisiaj, może jutro nawet, zobaczymy. Pierwszy raz bierze Pan udział w tego typu turnieju? Nie, no wiele razy gram po turniejach, jak tylko jest wolny czas, to jest taka forma sprawdzenia się i trzymania jakiejś formy. Jak ocenia Pan formę tutejszych przeciwników, rywali? No na pewno nie będzie lekko. Lubię przyjeżdżać do Sieradza. Dawno nie było mnie. Kiedyś przyjeżdżaliśmy też z innymi zawodnikami ze Skarżyska Kamiennej. No dzisiaj akurat ja sam reprezentuję Świętokrzyskie. Sieradzki klub tenisowy. Jak długo należysz do klubu? No przez 5-6 lat już mniej więcej. Tak jestem w tym klubie. Jak forma, jak podoba Ci się? No bardzo mi się podoba i no według mnie dobrze trenuję właśnie. Kto jest Twoim trenerem? Pan Jarosław Marczak. Jak często jeździsz na zawody i jakie konkretnie? No praktycznie tak co tydzień, ale no teraz na przykład już no, dzisiaj nie pojechałam, ale tak to ogólnie to praktycznie co tydzień i no jeżdżę najczęściej do Pabianic. Jakie masz osiągnięcia? No znaczy na razie takie bardzo małe, ale próbuję zdobyć przynajmniej to trzecie miejsce, czy to drugie. Jesteśmy z Sieradzkiego Klubu Tenisowego. Jak długo grasz w klubie? Rok. Półtora roku. Czy często jeździcie na jakieś zawody? Ja byłam raz z Małgosią, no ale będziemy jeździć na turnieju. Tak, byłam na zawodach z Nadią i będę jeszcze jeździć na zawody za rok. Jak to jest waszym trenerem? Pan Jarosław Marczak. W kategorii Open 5 zawodników rywalizowało w systemie każdy z każdym. Najlepszym tenisistą z kompletem zwycięstw został Michał Radecki. Drugie miejsce przypadło zaś Pawłowi Lewandowskiemu, który zmagania zakończył 3 zwycięstwami i 1 porażką. Bartłomiej Wyremski uplasował się na najniższym stopniu podium. W kategorii 45+ rywalizowało w 2 grupach po 3 zawodników. Grupę A wygrał Piotr Jaros, zaś z grupy B do finału awansował Andrzej Moczek. Obaj zawodnicy mieli komplet zwycięstw. Kategorię 45+ wygrał Piotr Jaros, który w finale pokonał Andrzeja Moczka 6-3, następnie 6-0. W grze podwójnej duet Stanisław Potrzebny, Paweł Lewandowski pokonał Wiesława Szewczyka i Przemysława Andrysiaka 6-3, 6-3. Tenisiści mogli spędzić czas aktywnie oraz w miłej atmosferze. Sportowcom życzymy jak najmniej połamanych rakiet i wielu, wielu sukcesów. Za nami futbolowe emocje na sztucznym boisku Mosiru w Sieradzu. W niedzielę 8 zespołów strażackich z województwa łódzkiego walczyło o laur świętego Floriana w piłce nożnej. Kto okazał się najlepszy, zobaczcie. Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko wyjazdy na akcję. Strażak musi być także aktywny fizycznie. Pomaga w tym piłka nożna, a doskonałą okazją są Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, które zorganizowały wspólnie Urząd Miasta Sieradza, MOSiR Sieradz, a także Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe Wspólnota. W tegorocznej edycji o najcenniejszą nagrodę Laur Świętego Floriana rywalizowało 8 drużyn OSP. Poddębice, Rychłocice, Gozdy, Bełdów, Buczek, Paprotnia, oraz 2 drużyny z Sieradza, Męka i Zapusta. Bardzo szybko to mija ten czas i tak wygląda, jakbyśmy to wczoraj zaczynali. Wzięło się z pomysłu pana dyrektora Władysława Maciejewskiego i mojego. Pomyśleliśmy, że coś trzeba zrobić dla strażaków i podziękować im za ich pracę społeczną i żeby mieli jakiś relaks. I konkretnie zdecydowaliśmy się na taki aktywny wypoczynek dla nich poprzez organizację i uczestnictwo w turnieju województwa łódzkiego. Walczą o najwyższe trofeum
czyli dyrektora Mosiru Świętego Floriana, patrona strażaków. Podczas spotkań nie zabrakło wielu emocji, a także bramek. Dla uczestników turnieju to doskonała okazja na integrację, a także dobrą zabawę. Bierzemy tutaj trzeci rok z rzędu udział. Pierwszego roku zaliliśmy trzecie miejsce, w tamtym roku się nie udało wyjść z grupy, ale myślę, że w tym roku będzie dużo lepiej. Czy uważasz, że takie mistrzostwa ochotniczych straży pożarnych są potrzebne? Są bardzo, wydaje mi się, potrzebne, bo w tych czasach, co widać, młodzież nie angażuje się w takie gry zespołowe, siedzi samotnie w domach, no i to zbliża ludzi. Panowie, jak forma? No, forma, no, w pierwszym meczu żeśmy trochę zmarwali dużo szans, było 2-2. No, powiem się, że się rozkręcimy powoli. Przeciwnik ciężki? No ciężki, znany z poprzednich lat, także grywamy często z nimi. No ale no co, brak szczęścia w pierwszym meczu, także no może w kolejnych meczach będzie lepiej. Strażacy muszą być aktywni fizycznie, a piłka nożna trochę to ułatwia. No na pewno ułatwia. Kondycja, no pewnie, że tak, ruch każdemu się przyda. Tym bardziej, że za dużo nie ma takich jakichś wyjazdów czy coś, no, ale takie turnieje jak najbardziej. Brakuje krajowych takich zawodów, bo też się szykowaliśmy po mistrzostwu województwa, żeby gdzieś dalej jechać, ale nie było właśnie jakiegoś tam zielonego światła. No ale no fajna zabawa i jest wysoki poziom, także potrzebne. Strażak musi być aktywny fizycznie, a piłka nożna trochę to umożliwia. No tak, bardzo to umożliwia. Trzeba być sprawnym, bardzo sprawnym fizycznie, tak samo w straży, zarówno na boisku, jak i w straży. Czy uważasz, że takie turnieje jak Mistrzostwa Ochotniczych Straży Pożarnych są potrzebne? Według mnie są bardzo potrzebne, gdyż można rywalizować z innymi. Piłka nożna to jest sport dla każdego praktycznie i każdy może przyjść i się dobrze bawić. Przeciwnicy są bardzo wymagający. W drugim meczu przy wyniku 0-2 przegrywaliśmy. Udało nam się wyjść na 2-2, mieliśmy piłkę na zwycięstwo, ale niestety nie udało się tego wykorzystać. Liczy się to, żeby dobrze się bawić. Ubiegłoroczny zwycięzca OSP Poddębice w swojej grupie eliminacyjnej zajął drugie miejsce, wyprzedzając OSP Gozdy tylko lepszym stosunkiem bramek. Grupę A wygrały Rychłocice, które pokonały Poddębiczan 2-1. Grupę B z kompletem punktów wygrała drużyna OSP Bełdów, wyprzedzając ubiegłorocznych finalistów OSP Buczek. Zawody wygrała drużyna OSP Poddębice, która w finale pokonała strażaków z Rychłocic 3-1. Trzecie miejsce zajęli Duchowie z Bełdowa, którzy zmierzyli się w małym finale z OSP Buczek. W regulaminowym czasie gry padł remis 1-1, więc o wygranej decydowały dopiero rzuty karne. Tutaj lepsi okazali się bełdowianie. Królem strzelców z 6 trafieniami został Wojciech Buczkowski, reprezentujący OSP Buczek, a najlepszym bramkarzem został jego kolega z drużyny Michał Jakubczak. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Sieradzki Wrzesień, audycji, które realizowaliśmy w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dziś chcemy przypomnieć Państwu pierwsze dni okupacji Sieradza. W opowieść o tamtych tragicznych wydarzeniach zabierze Was historyk regionalista Jan Pietrzak. Witam Pana Jana Pietrzaka, historyka i regionalistę sieradzkiego. Witam Pana, witam Państwa. Przed nami dzień 1 września i jedno z najbardziej tragicznych, początek historii najbardziej tragicznych, która dotknęła naród polski. Jaka była atmosfera? Czy mieszkańcy Sieradza, żołnierze stacjonujący w garnizonie sieradzkim zdawali sprawę sobie z tego, że wojna jest nieuchronna? Oficerowie na pewno zdawali sobie sprawę, ponieważ już w marcu 1939 roku była tak zwana tajna mobilizacja. Przyszli nowi oficerowie, nowi żołnierze do jednostki. Była duża grupa żołnierzy, mamy relacje oficerów, mamy relacje pana Malanowicza, mamy relacje pana Janiakowskiego, Janiaka. Także my wiemy, jaka była ta atmosfera przed samym wybuchem wojny. Do 26 sierpnia tutaj społeczeństwo miasta Sierada jest przekonane, że nawet jak wojna wybuchnie, to bardzo szybko się skończy, ale proszę sobie wyobrazić, że normalnie pielgrzymka wyszła na Jasną Górę. Ja mam relację, żyje jeszcze ta pani, mam relację pani Lokali Duszyńskiej, która jako dziewczynka poszli normalnie na pielgrzymkę na Jasną Górę, ale już dochodzili do Jasnej Góry i wtedy już
po prostu pielgrzymki wrócono. Także oni doszli jeszcze, ale od razu kazali tej pielgrzymce wracać, bo jest zagrożenie wojenne. Także pielgrzymi jeszcze normalnie wyszli, tak jak do tej pory. I przy okazji lipcowych żniw jeszcze nie wolno było wykonywać żadnych prac. Tak, był tak, zakaz właśnie to było polu ziemnych, że nie wolno, bo były żniwa. Bo prostu. Były żniwa i był rozkaz normalny dowództwa, że niech te żniwa się skończą. W mieście, w Sieradzu, mieszkańcy przyjmowali jakieś informacje, że coś złego może się wydarzyć, ale w miarę względny spokój jako taki panował. Do czasu mobilizacji powszechnej. Przychodzi mobilizacja powszechna, nagle na dworcu w całym mieście pojawia się dużo żołnierzy rezerwy. Trzeba pamiętać, że większość tych żołnierzy to tutaj jest z okolicznych wiosek, nawet później oni na tych polach walczą. I tutaj ci żołnierze, bo zaraz ci żołnierze po umundurowaniu... I to wprowadza niepokój z pewnością. Wprowadzali niepokój. Czy ta ludność zaczęła rzeczywiście ewakuować się z miasta? Tak, ta ludność, część ludności się ewakuowała, natomiast część ludności z racji powiedzmy zajmowanych stanowisk, czy przez rodziców, czy przez powiedzmy ojca, czy przez matkę też się musiała ewakuować. Natomiast takim momentem decydującym, gdzie można mówić o powszechnej ewakuacji, ba nawet o panice, to jest dzień 1 września 1939 roku. No właśnie o to chciałem zapytać. Stało się, mamy 1 września 1939 roku. Należy pamiętać, że 1 września jest bardzo pochmurno. Samoloty tylko nieliczne niemieckie przelatują, ale Sieradz nie jest bombardowany. Dopiero grupa uchodźców z Wielunia, bo wiemy, że Wieluń został zbombardowany o godzinie 4.40 jako bezbronne miasto, i w godzinach popołudniowych, gdzieś około godziny 14, właśnie te tłumy tych fala uchodźców, zarówno od strony Burzenina, jak i od strony Złoczewa, bo to różnymi drogami się przemieszczali. I tutaj wtedy jest taka psychoza, no jednak ta wojna jest wybuchła i ta wojna jest straszna. Praktycznie można powiedzieć, że jeszcze przed wejściem Niemców, praktycznie można powiedzieć, że większość mieszkańców Sieradza się ewakuuje do rodzin, ale po Zawartej. 4 września dochodzi do zbrodni na terenie jednostki, na terenie Koszar. Tam zostają wpędzeni mieszkańcy Dzigorzewa, okolicznych wiosek, ponieważ Wehrmacht traktował wszystkich tych, którzy zostali na terenie tam, tych walk, jako potencjalnych szpiegów. Co się dzieje z mieszkańcami, tymi, którzy się ewakuowali za rzekę Wartę? Przemieszczają się dalej, czy część z nich wraca? Jak to wygląda? Praktycznie po ustaniu działań wojennych Wehrmacht wręcz zmusza mieszkańców, żeby wracali, bo my już tam jesteśmy, tam już jest porządek, tam już jest spokój, nie ma działań wojennych, proszę wracać. Trzeba też powiedzieć sobie uczciwie. Sieradzanie się wycofują za rzekę Wartę, nie wszystki dobytek biorą ze sobą. Niestety grasują bandy złodziei, rabusiów, tak to trzeba nazwać po imieniu. I wiele mieszkań jest splądrowanych. 26 października Sieradz włączony jest do III Rzeszy i rozpoczyna swoje funkcjonowanie administracja cywilna. Na burmistrza zostaje powołany Albert Dressler, miejscowy ewangelik, który przed wojną cieszył się bardzo dużym zaufaniem. Powołana zostaje również landratura, powiat. Landratura mieści się w budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego. Co to za instytucja? Którzy słyszą po raz pierwszy to słowo. Landratura to jest tak jak obecnie starostwo powiatowe. Przy czym powiat sieradzki, ówczesny, to był nie tak jak teraz, to jakbyśmy obecny powiat wzięli, odcięli gminę Błaszki i do tego byśmy dołożyli jeszcze powiat zduńskowolski i kawałek powiatu poddębickiego, gminę za nim. To był bardzo duży powiat, przed wojną był to największy powiat. To nie tylko był organ administracyjny, ale również polityczny. Landrat z reguły był bardzo wysokim urzędnikiem, znaczy funkcjonariuszem NSDAP, prawda? Tak samo było tutaj w przypadku Sierada. I tutaj zostają wprowadzone niemieckie porządki takie jak w Rzeszy. Wprowadzono godzinę policyjną,
wprowadzono obowiązek pracy od 14 roku życia, praktycznie do 70 roku życia. Nie było takiej jakiejś tej górnej granicy. Jeżeli potrafiłeś pracować, zdolny byłeś pracować, wprowadzono reglamentację żywności od cukru poprzez chleb. Kto pracował, dostawał kartki żywnościowe. Tworzono getto. Patrząc na dzisiejszy Sieradz, w jakich obrębach to getto było utworzone? Getto było utworzone w obrębach ulic Dominikańskiej, Szewskiej, Sukienniczej, Żabiej. Tak można to określić. Przy tym takim punktem centralnym to było skrzyżowanie ulicy Zamkowej i ulicy Sukienniczej. Tam codziennie na tym małym placyku, to jest w tej chwili skrzyżowanie, na tym placyku odbywały się apele rano i wieczorem. Tutaj też trzeba powiedzieć, że Żydzi też mieli obowiązek pracy, byli codziennie wyganiani do najcięższej pracy, do zbierania kamieni po polach, wywożeni, jeszcze musieli śpiewać piosenki, że Śmigły Ryc był, nie nauczył Żydów roboty, a przyszedł Hitler złoty i nauczył tych Żydów roboty, także takie poniżające. Musieli nosić gwiazdy Dawida na piersiach i na plecach. Mieli dużo niższe racje, wręcz głodowe, żywnościowe. Także tutaj od samego początku możemy mówić, że polityka okupanta zmierzała do eksterminacji tego narodu żydowskiego. Zatrzymajmy się przy życiu takich normalnych rodzin sieradzkich. Czy w 1939 roku, w październiku, można na koniec października, można było swobodnie sobie wyjść do kościoła, czy iść do lekarza, czy na przykład zgłosić się do szpitala po pomoc medyczną, czy można było wreszcie iść do sklepu i zrobić zakupy. Póki jeszcze Wehrmacht jest, to nawet zarządzono, że dzieci poszły do szkoły na kilka dni. Chciano otworzyć gimnazjum, poproszono stawarza Strzyżyckiego, żeby przyszedł do pracy, ale później bardzo szybko te szkoły zamknięto. Pyta pan o sklepach. Były sklepy na początku otwarte, kiedy jeszcze nie było reglamentacji, ale w tych sklepach nic nie było, ponieważ nawet jeżeli coś się pokazało, to bardzo szybko było wykupywane. Następna sprawa kościołów. Czy jarmarki sieradzkie? Normalnie jarmarki zjeżdżały się. Normalnie jarmarki odbywały się i w późniejszym okresie też oczywiście to wszystko. Czyli ten handel żywnością był. Handel żywnością był. I na początku Niemcy pozwolili na wszystko. Mamy zdjęcia, mamy całe piękne serie zdjęć wykonanych. Czyli pozornie taka normalność po wkroczeniu Niemców, pozornie wróciła czy nie? No można powiedzieć, że wróciła, ale to nie możemy powiedzieć, że to była normalność. Pozornie. Można było chodzić do kościoła, odbywały się targi, prawda? No ale tutaj cały czas chodzą żołnierze Wehrmachtu. Tu zaraz się pojawi Schutzpolizei, tu zaraz się pojawili się na torach ci, którzy będą nam mieli te same uprawnienia, mimo że to tak jak służba ochrony kolei. Także pojawiło się bardzo dużo tych nowych służb, które jak gdyby cały czas kontrolowali to życie, które tutaj się działo. Takim przełomowym dniem, tak, kiedy zostają zamordowani sieradcy 20 zakładników. No to jest takie bardzo znaczące, tragiczne wydarzenie. Jak do tego doszło? Niemcy bardzo się obawiali 11 listopada. Oni wiedzieli i z relacji tych Niemców, którzy mieszkali tutaj w Sieradzu przed wojną, że to jest bardzo ważne święto dla Polaków. Niemcy mówią w ten sposób, że wcześniej przygotowali listy, aresztowano około 200 osób, bo to były aresztowania i w Sieradzu, i w Zduńskiej Woli. Część zamknięto w więzieniu i później tegoż, mimo że 11 listopada nic się nie stało, nic się nie działo. Oczywiście takim pretekstem dla Niemców to było to, że na plakatach Niemcy wywiesili takie znane plakaty: Anglia to twoje dzieło. Harcerz, który później zginął, Jakub Gałka, miał przekreślił ten napis i nie Anglio, tylko Niemcy, twoje dzieło. Na kilku słupach, jak się tutaj wchodzi
róg Krótkiej, róg Kościuszki i jeszcze tam na Warszawskiej. Ktoś po prostu doniósł to Niemcom. I to był dla Niemców taki pretekst. Oni najprawdopodobniej, my żeśmy z panem Józefem Szubzdą to badali bardzo dokładnie, dokumenty, oni tak by te wyroki wykonali. Gdzie zostali pochowani? Zostali pochowani na cmentarzu żydowskim i na Kirkucie. Niemcy myśleli, że to uda im się zatuszować, ale kilku świadków widziało, schowało się tam w okolicznych domach i później były relacje. W 1945 roku nastąpiła ekshumacja i zostali przeniesieni na cmentarz rzymskokatolicki w Sieradzu. Ale powiem więcej, po tej egzekucji, po tym mordzie, rodziny tych zakładników zostają wywiezieni z Sieradza w Sandomierskie, na Podbeskidzie, na Podkarpacie. Także to była zaplanowana akcja. Za jaka rola w czasie okupacji przypisywana jest siostrom urszulankom? Czy ta wzajemna pomoc, solidarność społeczna gdzieś tam się ujawnia? Jak wygląda nauczanie w tym czasie? Czy można było najbliższego normalnie pochować na cmentarzu? I czy można było na przykład do kościoła farnego dzisiejszego, bazyliki mniejszej, iść się normalnie pomodlić? Siostry odegrały bardzo ważną rolę w okresie okupacji w Sieradzu. Pomagały wszystkim, komu tylko było można. Począwszy od na początku jeszcze wrzesień, październik, w krużgankach klasztoru sióstr urszulanek są ranni żołnierze. To siostry nimi się opiekują. Później Niemcy kazą im zdjąć habity. Siostry pracują w szpitalu, siostry pracują w więzieniu, siostry są wykształcone, siostry piszą listy do obozów koncentracyjnych, siostry wysyłają paczki do tych osób, bo nie zawsze rodzina mogła. Ja mówię w bardzo takim wielkim skrócie, ale bardzo doniosłą rolę siostry odegrały w czasie okupacji tutaj w Sieradzu. Od 6 października 1941 roku w całym powiecie praktycznie wszystkie kościoły zostają zamykane. Jest otwarty tylko kościół w Charupi Wielkiej. Życie religijne praktycznie zamiera. Natomiast w samym Sieradzu, natomiast potajemnie ksiądz Samulski przyjeżdża na rowerze, mamy relacje, potajemnie te msze odprawiają się, ale tylko u sióstr urszulanych. Jak zorganizowana była służba zdrowia? Czy normalnie można było spotkać się na uroczystościach pogrzebowych i pochować swoich najbliższych? Zdarzyło się w 1940 roku, kiedy umarł wielce zasłużony dla Sieradza ksiądz Walery Pogorzelski, gdzie Niemcy zezwolili na taki pochówek z przejściem od fary na cmentarz. Proszę wyobrazić, zgromadziły się takie tłumy, że Niemców to przerosło. Mamy fotografie właśnie z tego pogrzebu i od tego czasu Niemcy nie zezwalali na pogrzeby, które by się tak odbywały jak przed wojną. Pan się pytał o naukę. No więc Przecież w Sieradzu mieszkało dużo dzieci, młodzieży, która no więc 1 września... Niemcy uważali, ja mówiłem wcześniej o tym, że nawet zezwolili, a później szkołę zamknęli. Mhm. Natomiast Niemcy uważali, że Polakom nie jest potrzebne wykształcenie elementarne, żeby po prostu umieli czytać i pisać, ale oczywiście po niemiecku. Jako takiej szkoły nie było, do której mogliby Polacy chodzić. Mhm. Była szkoła zawodowa, do której mogli chodzić Polacy też, ale w większości chodzili Niemcy, była zawodowa, ale musieli znać język niemiecki. Natomiast trzeba powiedzieć, że od samego praktycznie początku, jak Niemcy zabronili nauczania, pozamykali szkoły, było u nas tajne nauczanie. W przeróżny sposób to się odbywało. Odbywało się to w ten sposób, że się spotykali pod, na przykład w ogrodach, bo teraz tych ogrodów już nie ma, ale proszę wyobrazić, że na przykład przy fabryce pana Lipińskiego, zaraz za fabryką był przepiękny ogród i tam zbierała się grupa dziewczyn, udawały, że tam się bawią w jakieś klasy, czy skaczą na skakance, a w międzyczasie, prawda, uczyły się, zdawały egzaminy, także przez cały okres II wojny światowej tutaj okupacji u nas było prowadzone w Sieradzu tajne nauczanie. Czy patrząc na ten czas okupacji, tę pierwszą część tych trudnych dni, miesięcy,
roku czy dwóch. Czy mamy przykłady w Sieradzu jakichś zorganizowanych akcji sabotażowych zorganizowanych przez mieszkańców tego miasta, czy w jakiś sposób funkcjonowało podziemie? Od samego początku okupacji, już listopad, grudzień, tworzą się zalążki Służby Zwycięstwa Polski, później Związku Walki Zbrojnej. Wracają do Sieradza dawni żołnierze 31. Pułku Strzelców Kaniowskich i to oni są tym zaczynem. Jest konspiracja. Rzeczywiście są zbierane informacje o poligonach, o poligonie, o przemieszczających się wojskach, ba nawet na poligonie funkcjonuje konspiracja. Ale jako takiej dywersji, my wiemy o jednym takim akcji sabotażowej, ale na poligonie to już jest późniejszy okres, to już 43 rok. Natomiast w samym Sieradzu nie można było nic zrobić. Ten okupacyjny Sieradz był tragiczny, panowała psychoza, ale mimo wszystko mieszkańcy starali sobie nawzajem jakoś pomagać, mimo wszystko funkcjonować. Byli ci dobrzy i byli również ci źli. Sieradzanie lata okupacji niemieckiej przeżywali różnie. Ci, którzy pracowali, którzy nie działali w konspiracji, duża grupa Sieradzan była związana bądź bezpośrednio, bądź pośrednio z konspiracją. Dla wielu Sieradzan, którzy przed wojną zajmowali jakieś znaczące stanowiska, tu nagle, zwłaszcza dla inteligencji, to było bardzo trudno, bo w niektórych przypadkach trzeba było coś ukraść, żeby przeżyć. Były okresy różne. Pamiętajmy, 40 rok to jest powódź w Sieradzu. Oczywiście Niemcy zaraz robią roboty publiczne po tej powodzi. Są sypane wały, bardzo ciężka praca. Tutaj trzeba też pamiętać, codzienne później, nawet już pod koniec wojny, codzienne prześladowania przez Niemców. Za nieukłonienie się Niemcowi można było dostać... Stracić życie po prostu. Nawet, no, takich przypadków nie mamy, ale po prostu skopany, zbity, to była norma. Niemcy myśleli, że w tym Sieradzu będą wiecznie. W ostatnim czasie profesor Lesiakowski pokazał plany przebudowy, jakie mieli Niemcy. Tutaj obecne, tu ówczesne władze. Aha. Budynek muzeum miał być przebudowany, podwyższony, tam miał być niemieckie centrum kultury. W rejonie rynek, ulicy Kolegiackiej, Krótkiej i ulicy Ogrodowej miał być potężny ratusz wybudowany. Miały być zakłady przetwórstwa mięsnego, rzeźnia z zakładem przetwórstwa. Tu miał być cały Sierad przebudowany. Oni myśleli, że tutaj będą wiecznie. Moglibyśmy jeszcze bardzo długo snuć tą opowieść o Sieradzu, jego mieszkańcach w okresie okupacji. Szanowni Państwo, pamiętamy to, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że ten krótki rys, Pani Janie, pokaże mieszkańcom tego miasta, jak ten Sieradz okupacyjny faktycznie wyglądał. Bardzo pięknie Pan powiedział, krótki rys, bo to jest rys, a nawet zarys tylko, bardzo krótki. To jest temat może, którego powinniśmy przy każdej nadarzającej się okazji powtarzać. Pamiętamy Pani Janie, bardzo dziękuję za udział w programie. Moim Państwa gościem był historyk, regionalista Pan Jan Pietrzak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie wydarzeń. Zapraszam na dalszą część programu i audycję Łódzkie na Plus. Społeczna Akademia Nauk to jedna z największych niepublicznych uczelni w Polsce. W rankingu Perspektyw 2018 zajęła wśród takich uczelni pierwsze miejsce w województwie łódzkim. Nasza uczelnia kształci w sposób praktyczny, w ścisłym powiązaniu z teorią, to znaczy podbudowa teoretyczna poparta praktyką zawodową.
Z Duńskiej Woli i Sieradzu sztandarowe kierunki uczelni to zarządzanie i administracja. Na drugim roku studenci wybierają jedną z kilku specjalności, m.in. bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, zarządzanie logistyczne, administracja i zarządzanie publiczne. Oferta tejże uczelni jest dość rozbudowana, nie zamyka nas w jakiejś konkretnej dziedzinie, możemy wybrać sami, w którym kierunku chcemy podążać. Studia w Społecznej Akademii to jednak nie tylko nauka. Z tą uczelnią można poznawać świat i nowych ludzi. Teraz zobaczycie audycję Łódzkie na Plus i skrót najważniejszych informacji z województwa. Zobaczcie, co działo się w mijającym tygodniu. Łódzkie na Plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. W Urzędzie Marszałkowskim podpisane zostały pierwsze umowy dotyczące wsparcia dla domów pomocy społecznej w ramach programu Łódzkie Pomaga. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Jego głównym celem jest łagodzenie skutków pandemii koronawirusa oraz wsparcie podopiecznych i pracowników DPS-ów, którzy są w grupie dużego ryzyka. W skali naszego regionu te możliwości będą dotyczyły 60 domów pomocy społecznej. To wielkie dzieło, które będziemy mogli wspólnie realizować. 24 miliony zaangażowane dzięki przychylności ministerstwa, dzięki inicjatywie samorządu województwa i dzięki możliwościom funduszy europejskich. Cała Polska czytała Balladynę. W akcję włączył się również marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber wspólnie z wojewodą łódzkim Tobiaszem Bocheńskim. Radzę ci, uciekajmy, mój Skierko kochany. Więc uciekaj. Ja się bawię. Goplano! 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 Fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego w Pałacu Herbsta w Łodzi przybliżyli aktorzy teatrów Wielkiego i Jaracza. Zdrowie psychiczne, stare potrzeby, nowe możliwości. Pod takim tytułem w Urzędzie Marszałkowskim zorganizowano konferencję z udziałem ekspertów. Jej uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach, planach i perspektywach tej gałęzi medycyny. Będziemy mogli podyskutować, by przystosować nasze placówki do zmian, które niewątpliwie nastąpią. Mam na myśli tutaj zwłaszcza środowiskową opiekę psychiatryczną, centra chorób psychicznych, które już pilotażowo zostały wdrożone w 3 placówkach na terenie naszego województwa. W polsko-amerykańskim ośrodku kształcenia zawodowego w Łodzi spotkali się działacze łódzkiej Solidarności. Spotkanie zorganizowano w rok jubileuszu Związku 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Wydarzenie uświetnił występem Jan Pietrzak. W rocznicę Bitwy Obronnej Oborowską Górę hołd poległym tu w 1939 roku żołnierzom oddali okoliczni mieszkańcy, żołnierze Wojska Polskiego, politycy i samorządowcy. Góry Borowskie to niewielkie wzniesienia w pobliżu Woli Krzysztoporskiej. Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber przekazał umowę na dofinansowanie nowoczesnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu. Nowością w projekcie jest zielony dach, na którym będzie rosła trawa. Urząd Skarbowy w Sieradzu zachęca do elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu. Jednak w wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, wprowadzona została możliwość wizyty w urzędzie. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do korzystania z e-usług i kontaktu poprzez e-pułap i infolinię. Na stronie podatki.gov.pl dostępne są usługi e-deklaracje oraz e-PIT, co pozwala na sprawne i szybkie rozliczenie podatków bez wizyty w urzędzie. W serwisie biznes.gov.pl
www.gov.pl znajdziecie Państwo opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, m.in. informacje o tym, w jaki sposób można elektronicznie złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości. Kontakt telefoniczny z Urzędem Skarbowym jest możliwy pod numerami telefonów widocznymi na ekranie, a także pod adresem e-mail us.sierac@mf.gov.pl. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy nie można załatwić sprawy przez e-usługi, możliwa jest wizyta w Urzędzie Skarbowym w Sieradzu od 14 września od poniedziałku do piątku. W poniedziałki w godzinach od 8 do 18, natomiast od wtorku do piątku od godziny 8 do 15. Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu zaprasza w niedzielę 27 września na 3 turnieje memoriałowe w siatkówce. Razem z 28 memoriałem Erasma Kicińskiego i 17 memoriałem Wiktora Dłubały rozegrany zostanie 8 memoriał Kazimierza Januszkiewicza, który nie odbył się w marcu z powodu COVID-19. Zagrać mogą w nich zespoły amatorskie i zrzeszone w kategorii Open. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 września do godziny 12 pod numerem telefonu 43 822 38 82 lub na adres e-mail ośrodek@mosirsierac.pl. Pliki do pobrania, m.in. regulamin, listy zgłoszeniowe, oświadczenia dla rodziców zawodników niepełnoletnich, ankiety sanitarne są dostępne na stronie www.mosirsierac.pl. Zachęcamy do wzięcia udziału. Sportowe emocje gwarantowane. Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza w roku kulturalno-oświatowym 2020-2021 na zajęcia klubów i kół zainteresowań. W bogatej ofercie znajdziecie zajęcia muzyczne, wokalne dla solistów oraz zespołów, a także instrumentalne, m.in. nauka gry na gitarze i na instrumentach klawiszowych. Na dzieci i młodzież czekają także zajęcia taneczne i plastyczne, gdzie będą mogły rozwijać swoje artystyczne talenty i kreatywność. Dorosłych zapraszamy na gimnastykę i zajęcia na basenie. Nie zabraknie dla Was także kół zainteresowań, takich jak Klub Seniora i Sieradzki Klub Kolekcjonera i Hobbysty. Spółdzielczy Dom Kultury proponuje również naukę języka angielskiego, a od tego roku również i niemieckiego. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w reżimie sanitarnym oraz w mniejszych niż dotychczas grupach. Zapisy przyjmowane są w biurze Spółdzielczego Domu Kultury przy Alei Pokoju 11 lub telefonicznie pod numerem 43 827 1620. Więcej informacji znajdziecie również na stronie internetowej www.sdk.ssmsierac.pl lub na Facebooku. Zachęcamy do skorzystania z oferty Spółdzielczego Domu Kultury. Pojazdy mechaniczne mimo obecnej sytuacji z zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 nie mogą poruszać się po drogach bez ważnych badań technicznych. Dlatego nasza stacja kontroli pojazdów PKS Sieradz wykonuje badania w pełnym zakresie i w pełnym wymiarze czasu pracy. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13, z zachowaniem szczególnych wymagań sanitarnych. Nasi pracownicy stosują środki ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki, podczas całego procesu obsługi klienta zarówno w biurze, jak i kanale diagnostycznym. Zastosowaliśmy również przegrodę między pracownikiem a obsługiwanym klientem. Stosujemy przepisy odległości między osobami oraz umożliwiamy dezynfekcję rąk. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wymagań sanitarnych ograniczy do minimum ryzyko zakażenia, a jednocześnie umożliwi naszym klientom wykonanie badania technicznego. Zapraszamy wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych do przeprowadzania badań na stacji diagnostycznej PKS Sieradz. Społeczna Akademia Nauk to jedna z największych niepublicznych uczelni w Polsce. W rankingu Perspektyw 2018 zajęła wśród takich uczelni pierwsze miejsce w województwie łódzkim. Nasza uczelnia kształci w sposób praktyczny, w ścisłym powiązaniu z teorią, to znaczy podbudowa teoretyczna poparta praktyką zawodową. W Zduńskiej Woli i Sieradzu sztandarowe kierunki uczelni to zarządzanie i administracja. Na drugim roku studenci wybierają jedną z kilku specjalności, m.in. bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, zarządzanie logistyczne, administracja i zarządzanie publiczne.
oferta tejże uczelni jest dość rozbudowana, nie zamyka nas w jakiejś konkretnej dziedzinie, możemy wybrać sami, w którym kierunku chcemy podążać. Studia w Społecznej Akademii to jednak nie tylko nauka. Z tą uczelnią można poznawać świat i nowych ludzi. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma Ekowiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy.
celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Oryginalne aranżacje, wysmakowana przestrzeń, rozwiązania ergonomiczne i estetyczne. Jeżeli marzysz o wnętrzu na miarę Twoich potrzeb, stylu życia, osobowości, planujesz remont, salon meblowy Tata kompleksowo wyposaży każdą przestrzeń. W ofercie designerskie ikony stylu, klasyka o unikatowej wartości, polskie marki Vox, Meblomak, Gala czy Taranko. Także trendy sezonowe, produkty codziennego użytku i ponadczasowe. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie spersonalizowany moodboard. Działamy holistycznie od projektu po kompleksowe wyposażenie. Nasza kreatywność nie zna granic. Od stylu vintage, postindustrialnego, glamour, aż po kolonialny, orientalny czy prowansalski. Jesteśmy dla Was w dwupoziomowym salonie na powierzchni 1200 m. Gwarantujemy profesjonalne porady dekoratorskie, produkty wysokiej jakości oraz dogodny system płatności. W tych trudnych czasach pandemii prowadzimy sprzedaż zindywidualizowaną, dostosowaną do potrzeb każdego klienta. Zapraszamy do naszego salonu w Sieradzu przy ulicy Warszawskiej 11A. Zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonu 509 407 463 oraz 519 303 701. Nasze aranżacje i kolekcje mebli w Twoim wnętrzu. Zapraszamy! Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. To tyle w dzisiejszym programie. Nasze materiały możecie oglądać także na www.8tvr.pl oraz na Facebooku. Już teraz zapraszam na premierowy serwis informacyjny w poniedziałek po godzinie 18. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.